Hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnych moich ulubieńcach. Dzisiaj poznacie moich ulubieńców majowych. Będzie troszeczkę kosmetyków, jedna książka, gazeta, jedne buciki, no i takie duperelki, wiecie, no. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to serdecznie zapraszam do oglądania. Jak widzicie, zmieniłam troszeczkę miejsce nagrywania po raz kolejny, ponieważ chciałabym nagrywać przy naturalnym świetle, aby to jakoś tak naturalnie wyglądało, aczkolwiek wiem, że kamera i tak przekłamuje kolory i nie wyglądam tak samo jak w rzeczywistości, no ale trudno, trzeba się cieszyć z tego, co jest. I może zacznę już od ulubieńców. Na pewno będzie kilka z nich się powtarzało, ponieważ jak wiadomo, nie da się zużyć kosmetyku przez jeden miesiąc. Niektórych kosmetyków oczywiście. Wiadomo, co miesiąc nie kupuję nowych kosmetyków, dlatego właśnie będą się niektóre powtarzały. Zacznę może od czegoś nowego. Są to pędzelki do makijażu. Wyglądają one tak, były one bardzo tanie, są one chińskie. Przepraszam, że są troszeczkę brudne, ponieważ maluję się nimi. I tak, ten jest, tego używam pędzelka do różu, tutaj, na kość policzkową, natomiast tego do rozświetlacza. Pędzelki te dwa kupiłam bodajże za 8 zł, jeden kosztował może 7 zł, albo dwa za 8, nie pamiętam dokładnie, była to aukcja na eBayu. Generalnie, jeżeli będziecie chcieli, to zrobię Wam filmik z moimi zakupami z eBaya, ponieważ ostatnio troszkę rzeczy zakupiłam. Także jeżeli chcecie, dajcie znać. Pędzelki prezentują się tak. Są naprawdę bardzo dobre. Kupiłam je chyba nawet jakoś w lutym albo w marcu, pod koniec marca. I cały czas się świetnie sprawdzają. Żadne włoski nie wypadają. Są bardzo mięciutkie, po prostu są genialne. Są to moje ulubione pędzelki. Także jeżeli szukacie jakichś pędzelków, to serdecznie Wam te polecam. Jak już jesteśmy przy pędzelku, to powiem Wam może od razu o różu i rozświetlaczu. Pierwszy rozświetlacz to jest właśnie, to znaczy jeden rozświetlacz, bo mam tylko jeden. Jest to rozświetlacz z Lovely o kolorze Silver. Rozświetlacz do twarzy o chłodnym odcieniu i jest on właśnie z Lovely. Powiem Wam, że jest bardzo dobry, bardzo fajnie się sprawuje, bardzo go lubię. Fajnie rozświetla buźkę. Nie wiem, czy dobrze widzicie, ale wiecie, o jaki mi chodzi. W moim wpisie z zakupów z Rossmana minus 49%, co była ta promocja, pokazywałam właśnie ten rozświetlacz. I powiem Wam szczerze, że jestem naprawdę bardzo zadowolona i cieszę się, że go kupiłam. Kolejna rzecz to róż do policzków. Także kupiłam go w tej promocji Rossmanowej. Wygląda on tak, jest bardzo delikatny. Na moim blogu właśnie jest ten wpis z tymi nowościami i tam bardzo dokładnie pokazałam z bliska zdjęcie tego różu. Jest naprawdę bardzo fajny, delikatny, daje taki właśnie dziewczęcy kolorek na twarzy. Teraz go mam na sobie, aczkolwiek kamera tego nie pokaże, ponieważ tak jak mówiłam, kamera nie pokazuje dobrze kolorów. Ale ten rozświetlacz właśnie możecie sobie zobaczyć na blogu, jak wygląda. Jest naprawdę bardzo ładny, fajnie, delikatnie podkreśla nasze policzki. Kolejna sprawa. Może przejdę do ust. Pierwszą rzeczą są balsamy, które pokazywałam już w tamtym miesiącu jako ulubieńców, ponieważ są naprawdę bardzo fajne i na długo starczają. Tak jak już mówiłam wcześniej, to chciałabym jeszcze kupić ten karmelowy i na pewno go kupię, tylko czekam, aż tego zużyję. Jajeczko EOS też jest bardzo fajne, już tyle go zużyłam i nie mogę się doczekać, aż zużyję i właśnie zakupię sobie ten karmelowy, ale ten jagodowy też jest bardzo ładny, bardzo fajnie pachnie, świetnie nawilża usta, daje fajny połysk i przede wszystkim pięknie pachnie, no. Jak wiecie, ja jestem wielką zwolenniczką szminek, uwielbiam je, po prostu kocham, mogłabym mieć całe kartony szminek. I tak, pierwszą szminką, jaką Wam pokażę, jest szminka z... Zaraz poszukam, z czego ona była. Z Maybelline. Jest to kolor 902, Fuchsia Flesh. I jest to taki właśnie fuksjowy kolor, typowo różowy, bardzo ładny, bardzo mi się podoba. Uwielbiam ją po prostu. Chyba nawet ten kolor dostałam od chłopaka. Także to jest to. Kolejna to już jest właśnie zdobycz z
promocji Rossmanowej. To jest pomadka z Rimmela o kolorku 360 As You Want Victoria. Jest to kolor taki bardziej jagodowy, ale nie aż taki chamski jagodowy, że tak powiem. Taki ciemniejszy. I bardzo ładnie pachnie. Fajnie nawilża ust, długo trzyma się na ustach i jest naprawdę bardzo fajna. Podoba mi się niesamowicie. Właśnie jeżeli szukacie czegoś takiego, to polecam serdecznie. Kolejna szminka to już jest taki typowy nudziak. Jest to szminka z Ingrid Cosmetics. I jest to naprawdę typowy nudziak. Jak widzicie, jest to typowy nudziak. Ja go mieszam zazwyczaj z różnymi kolorkami. Mam go dzisiaj na ustach. Tak się prezentuje. I właśnie tak jak powiedziałam, mieszam go z różnymi kolorkami. Dzisiaj mam mieszankę z czerwienią. I tak to się prezentuje. W kamerze słabo to widać, wiem. Ale uwierzcie mi na słowo, bardzo fajnie to wygląda. I jest to kolor, zaraz, to jest kolor 300. Ja ją kupiłam na stronie internetowej. Kolejna sprawa, jeśli chodzi o twarz, to może powiem o kamuflażu. Już o nim mówiłam i był on w moich ulubieńcach, ale jak wiecie, no ciężko tego typu kosmetyk szybko zużyć i bardzo się cieszę, ponieważ kosmetyk jest rewelacyjny, używam go cały czas praktycznie, zakrywam pojedyncze tam niedoskonałości, jest po prostu cudowny i naprawdę warty zakupu. Możecie go kupić w drogerii Natura i w Hebe, świetnie zakrywa, piękny kamuflaż, naprawdę jest idealny. Ja mam w kolorze 010 Ivory i są tego trzy kolory. Odcień ciemniejszy i jeszcze ciemniejszy właśnie. Najciemniejszy nie polecam, a ten najjaśniejszy i ten środkowy jest bardzo fajny. Kolejna sprawa, rzęsy. Może się zdziwicie, a może nie, ale polecę Wam teraz bardzo tani tusz, który naprawdę bardzo fajnie tuszuje rzęsy, ma dużą szczoteczkę, fajnie je pogrubia, wydłuża i nadaje taki efekt wow, że tak powiem, dla mnie oczywiście. Mam go dzisiaj też na sobie. Nie wiem, czy Wy dobrze widzicie, ale wiem, że z daleka ciężko to zobaczyć. Bardzo fajny daje efekt takiego, właśnie takiej burzy rzęs. Ja to uwielbiam. I jest to właśnie maskara z Vibo. Tak się prezentuje. Ona jest niby tutaj na porost rzęs, ale ja tego nie zauważyłam. Chociaż nie wiem, no ogólnie mam długie rzęsy, ale nie wiem, czy jakiś tam porost jest. Nie zwróciłam uwagi, powiem Wam szczerze. I jest ona jeszcze formuła wzbogacona w otręby ryżu i pantenol. Patrzcie, jaka wielka szczoteczka jest. Ona kosztuje z 8 zł, 9, coś takiego, także naprawdę warto spróbować. Jeżeli jej jeszcze nie miałyście, to polecam Wam zakupić. Wypróbujcie sobie, co Wam szkodzi, a może będziecie co miesiąc kupowały tą maskarę. Kto wie? Mi się bardzo podoba i na 100% będę ją kupowała. Kolejna rzecz do twarzy z pielęgnacji. Pomadka z Altery rumiankowa. Powiem Wam, że nie stosuję jej do ust, aczkolwiek czasami nią maznę tam usta, ale ja ją kupiłam do rzęs. Na porost rzęs. Ups. Na porost rzęs biorę sobie ją, właśnie otwieram. Na noc przed snem maluję moje rzęsy normalnie, jakbym malowała usta, w taki sposób. I zostawiam na całą noc. Rano to pięknie wchłania, rzęsy są takie błyszczące i bardzo fajne. Także pomadka z Altery rumiankowa jako stymulator wzrostu rzęs, a także na połysk rzęs. Bardzo fajnie się sprawdza, jest bardzo tania, że polecam wypróbować. Fajna sprawa. Jeśli chodzi o pielęgnację twarzy na różne wypryski, podrażnienia, jakieś zaczerwienienia, polecam Wam serdecznie pastę cynkową. Jest to taka biała pasta w środku właśnie. Bardzo fajnie wysusza nasze wypryski. Ja ją stosowałam tak, że na noc kładłam na pojedyncze tam jakieś wypryski czy podrażnienia. Rano wstawałam i to już moje wypryski były znacznie mniejsze. Także jeżeli macie problem z trądzikiem, bądź właśnie pojedynczymi krostkami, to serdecznie Wam polecam. Fajnie wysusza, fajnie działa. Mi się bardzo dobrze sprawdza. Tak samo jak sudokrem w sumie.
aczkolwiek sudokrem bardziej tak nawilża jeszcze tą skórę, natomiast pasta cynkowa bardziej ją wysusza. Pokażę Wam teraz lakier do paznokci, który w tym miesiącu zdecydowanie był moim ulubionym. Jest to taki kolorek, taki neonkowy róż, pink. Nie wiem, jaka to jest marka. Ja go kupiłam na Allegro, a w zasadzie to dawno, dawno temu dostałam go w prezencie, ale jak widzicie, dalej jest dobry. Nie wiem, może z 2 lata temu go dostałam, a dalej nie jest wysuszony i dobrze się go smaruje. Tak się prezentuje. Mam go teraz na paznokciach, aczkolwiek są one już troszeczkę pozdzierane, przepraszam, ponieważ już mają kilka dni, ale zaraz będę zmywała właśnie paznokcie i malowała na inny kolor. I to jest taki lakier o numerku 28, o ile to jest numerek. Nazywa się Color Club. Jeżeli chciałybyście zakupić coś takiego, to proponuję w Allegro wpisać Color Club i na pewno Wam znajdzie takie lakiery. One tutaj mają tutaj fajnego takiego kwiatuszka. Powiem Wam jeszcze, że on bardzo ładnie pachnie. On jest właśnie zapachowy. Także no, czego chcieć więcej? Piękny, kolorowy, neonkowy kolor, a do tego świetny zapach. Także polecam Wam, znajdźcie sobie na Allegro, bardzo fajny. Kolejne kosmetyki będą do włosów. Pierwszy z nich to jedwab do włosów, Green Formacy. Już go widziałyście u mnie nieraz, ponieważ jest świetny. Udało mi się go w końcu wykończyć i teraz stosuję ten olejek, który Wam też serdecznie polecam, bardzo fajny, super pachnie i fajnie nawilża nasze końcówki. Powiem Wam, że ten dla mnie jest lepszy, aczkolwiek ten może się z nim równać, ale no troszeczkę jest ten lepszy. Jednak bardzo fajnie mi się go stosuje i teraz go właśnie używam, zużyłam tyle i serdecznie Wam mogę już polecić. Kolejna rzecz to pianka z Gliskur od Schwarzkopf. Bardzo lubię te pianki, są po prostu idealne. Fajnie nawilżają włosy, dają taki połysk. Ja już Wam niejednokrotnie wspomniałam, że swoje włosy nie stylizuję, nie dodaję do nich żadnych pianek, żadnych lakierów, nie używam tego. Jedyne, czego użyję przed wyjściem, to ta pianka z Gliskura. Biorę właśnie, psikam swoje włosy tą pianką, trzepię, tak jakby trzepię moje włosy od nasady i one po prostu są już takie uniesione, bo parę z Was się mnie pytało, co robię, czym stylizuję włosy. To właśnie mówię Wam, że używam tych pianek. Kolejna rzecz to gadżety, też do włosów. Są to takie gumki. Myślę, że są dla Was znane, aczkolwiek nie są to te oryginalne gumki, jednak dla mnie te się bardzo fajnie spisują. Te gumki kupiłam za 2 zł, czy tam 3 właśnie na eBayu, było ich 10 w jednej paczuszce i bardzo fajnie mi się sprawdzają, bardzo je lubię, także na eBayu możecie sobie znaleźć takie gumeczki. Kolejna rzecz to już opalanie. Trafiła ona do moich ulubieńców, czyli recenzja będzie bardzo pozytywna. Niedługo będzie i efekty na mojej skórze też zobaczycie. No i moi mili, już koniec jest z kosmetykami. Teraz Wam polecę jedną gazetę, a mianowicie jest to Avanti. Pewnie większość z Was już się domyśla, dlaczego właśnie to Avanti. Jest to numer majowy. Zaraz Wam pokażę dlaczego. Wiem, że niektórzy z Was już to wiedzą, ponieważ czytali, widzieli, ale niektórzy nie, więc Wam pokażę, pochwalę się. Jak widzicie, znalazłam się w Avanti, był to wywiad ze mną. Jestem bardzo zadowolona i szczęśliwa, że mogłam być w Avanti. Jak wiecie, spełniłam swoje marzenie z dzieciństwa, ponieważ bardzo chciałam być w gazecie i zazdrościłam tym wszystkim paniom, które się w niej znajdują. Także marzenie spełnione, odhaczone i jestem zadowolona. Także Avanti to mój ulubieniec tego miesiąca. Kolejna sprawa, jest to książka. Nie wiem, jakie Wy lubicie czytać książki, ale ja lubię takie, które w chwili takiego załamania, smutku,
nie wiem, no, żalu, takiego przygnębienia, potrafią podnieść mnie na duchu, postawić mnie na nogi i dać taką chęć do życia, że tak powiem. I książkę, którą ostatnio przeczytałam, a w sumie jeszcze czytam, bo jeszcze jej nie skończyłam, jest to ta książka Demi Lovato, Bądź swoją siłą przez 365 dni w roku. Dziewczyna tutaj wypisuje lekcje na każdy dzień, takie z życia, jakieś przemyślenia na temat ludzi, na temat wszystkiego po prostu. Także ja, gdy mam chwilę słabości, sięgam po tą książkę, czytam lekcje i naprawdę w moim sercu jest mniej tego smutku i ten kamień z serca mi spada, że tak powiem. Także tą książkę Wam serdecznie polecam, bardzo fajna. Może Wam tutaj przeczytam parę cytatów. Jeśli masz dobre myśli, biją z Twojej twarzy jak promienie słońca i zawsze cudownie wyglądasz. No to jest prawda, tak? Bez względu na to, co dobrego czy złego spotkało Cię w życiu, nie bierz tego za wyznacznik na zawsze. Nowe lekcje pojawiają się w każdym momencie. Też prawda. Nie bój się stanąć w obronie tego, w co wierzysz, nawet jeśli oznacza to, że stoisz sam. Też prawda. No, ja się bardzo utożsamiam z tą książką, bardzo mi się podoba i serdecznie Wam polecam.